W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. Powierzamy się dzisiaj niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, która to Maryja jest dla nas modelem życia i Kościoła. Niech jej niepokalane serce będzie naszą ucieczką, jednocześnie naszą pomocą i wsparciem. Powierzajmy jej również to sympozjum, które się odbywa i którego znaczenie trudno przecenić. A więc niech ona nas prowadzi, ona, która zna ludzkie serce, bo ma serce. Przeprosimy Boga na nasze grzechy, abyśmy mogli czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się. Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Siostry, uczestnicy tej porannej, sobotniej konferencji. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii: oto Ojciec Twój, ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Dzisiejsze wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny źródłowo znajduje początek w kulcie Bolesnego Serca Maryi, już celebrowanego w XIII wieku. Kto był w Ziemi Świętej i na Kalwarii, sobie przypomina, że jest tam taki dramatycznie wyglądający obraz, właśnie relief Najświętszej Maryi Panny, w której sercu jest utopionych 7 mieczy. To właśnie ta ikonografia ukazuje wymiar bolesnego serca Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj wspomnienie nosi nazwę niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny i jest właściwie związany z objawieniami fatimskimi. Przypominamy sobie, że Matka Boża w objawieniach fatimskich prosiła, by poświęcić świat
jej niepokalanemu sercu. A więc w tej perspektywie należy dzisiejszy dzień przeżywać. Jest to bardzo ważna perspektywa, która ukazuje poprzez fenomen serca sytuację świata i jego przyszłość. Serce jest odniesieniem biblijnym niewątpliwie. W Biblii serce oznacza tę intymną i zakrytą część każdego człowieka. Można by to nazwać koncentracją człowieczeństwa, wyrażaną przez serce. Serce jest dlatego symbolem w naszej duchowości i naszej liturgii również, ponieważ jest organem reagującym na stany afektywne i w sposób odczuwalny reagujący. Mówi się również w innych kontekstach o oczach serca, widzenie świata poprzez te całościowe spojrzenie, nie tylko chłodne, intelektualne, mędrca, szkiełko i oko, ale również przez serce, które wykazuje relacje miłości z otaczającym nas światem, ale też przeciwieństwem serca kochającego jest serce nienawistne i które też może być symbolizowane w ten sposób. Jak powiedziałem, koncentracja człowieczeństwa. I tu warto zauważyć, że wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny jest ostatnim z świąt i uroczystości postpaschalnych, a więc już po zakończeniu okresu wielkanocnego. Mieliśmy przecież uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To jest ten podstawowy dogmat wiary chrześcijańskiej. Chrystus nam objawił, że Bóg jest strukturą miłości, a więc jest jednością Trojga osób, z których Duch Święty jest personifikacją miłości Ojca i Syna, a więc jest to struktura miłości, która jest strukturą stwórczą i jednocześnie zbawczą dla dzisiejszego świata. W tym szacownym miejscu warto powiedzieć, że jest strukturą soteriologiczną. A więc to sobie musimy uświadomić, kiedy przenosimy tę rzeczywistość Trójcy Świętej na rzeczywistość ludzkiej rodziny i relacji międzyludzkich. Dalej, mieliśmy przecież uroczystość Bożego Ciała, też uroczystość postpaschalna, można powiedzieć, dlatego że pedagogika liturgii chce zatrzymać się na pewnych istotnych wymiarach tajemnicy paschalnej. I tym istotnym wymiarem jest drugi podstawowy dogmat wiary chrześcijańskiej, to jest wcielenie Syna Bożego. To są te dwa dogmaty, które nas fundamentalnie różnią od innych religii. Jeżeli chcemy odczytać religię chrześcijańską w kontekście religii świata. I ciało i krew Pańska jest też związana z człowieczeństwem Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus nas zbawił poprzez swoje człowieczeństwo. Ofiarą na krzyżu było człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i zostawia nam pamiątkę tej ofiary, która trwa, która nie jest historyczna tylko, a która trwa i w czasie sprawowania mszy świętej jest aktualizowana. Właściwie, gdy spojrzymy na cały świat, nie ma
chwili, nie ma momentu, nie ma minuty, gdzie by gdzieś się nie odprawiała msza święta. Ta aktualizacja trwa w wymiarze światowym cały czas, aż do skończenia świata. I wreszcie mieliśmy przecież uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wczoraj. A więc jest to trzecia uroczystość z tych postpaschalnych, które znowu koncentrują naszą uwagę na sercu, tej kwintesencji, koncentracji człowieczeństwa. Gdy czytamy dzisiejszą Ewangelię, uświadamiamy sobie, że 12-letni Jezus był w szkole człowieczeństwa świętej rodziny. To on tam nabywał świadomości ludzkiej w relacjach rzeczywistych, a nie wirtualnych przecież, w rzeczywistych relacjach biednej, pracującej i ciężko żyjącej rodziny, która jest dzisiaj nazwana świętą rodziną, jest modelem dla nas wszystkich, ponieważ właśnie w tej rodzinie zachodziły relacje najwyższej jakości, relacje czystych serc. Przecież Józef, Maryja i Jezus to jest trójca czystych serc. I teraz, gdy czytamy błogosławieństwa ewangeliczne, błogosławieni czystego serca, ponieważ oni będą Boga oglądać. A zatem czyste serce jest warunkiem zbliżania się do Boga i oglądania w końcu Boga. My czystość serca wiążemy często w sposób bardzo zawężony z seksualnością ludzką, ale czystość serca jest czymś dużo większym, gdzie oczywiście czystość w relacjach seksualnych jest tylko częścią, elementem czystości serca. Ale jest to przede wszystkim serce Bogiem napełnione, w którym zamieszkuje Bóg, tak jak mówi Apokalipsa, a więc jest to spełnienie tego, co było w sposób doskonały obecne w Najświętszej Maryi Pannie, łaski pełna. Łaski pełna. Natomiast gdy w tym sercu zaczynają istnieć złe myśli, przewrotne zamiary, kłamstwo dotyczące tej prawdy, którą Bóg objawia o sobie i o świecie, wówczas to serce przestaje być czyste, staje się sercem niebezpiecznym dla innych. Jest to często serce ludzi o toksycznej ideologii na przykład, która ma tę tendencję, że jest zawsze z jakimś zniekształceniem prawdy, tej globalnej prawdy, logosu właśnie, który jest wpisany w całą rzeczywistość, we wszystkie prawa, również naukowe oczywiście, a więc jest to zniekształceniem tej podstawowej prawdy o świecie i o człowieku, a przede wszystkim niebezpieczeństwo ideologii polega na tym, że chce ona się zrealizować poprzez mechanizmy polityczne i w związku z tym kształtuje w sposób bardzo aktywny każdą epokę ludzką. Jezus 12-letni zaskakiwał mądrością i inteligencją. Siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. To jest już szkoła Józefa i Maryi. To dzięki właśnie temu wychowaniu, jakie otrzymywał, oczywiście Jezus był wolny od grzechu każdego, ale jednocześnie przecież miał wszystkie ograniczenia ludzkiej natury. To było ciało cierpiętliwe,
To był organizm, który się męczył tak jak i my. To był organizm wrażliwy, a zwłaszcza przy takiej świadomości, jaka była świadomością Jezusa i Maryi, Józefa, wszystkie złe doświadczenia oczywiście są przeżywane dużo bardziej intensywnie niż u ludzi, którzy są w miarę obojętni na zło, które ich otacza. Niepokalane serce Maryi jest więc wpisane w przesłanie Fatimy. Przygotowujemy się do stulecia objawień fatimskich w 2017 roku. Trwa już w Polsce nowenna 9 lat przygotowania, aczkolwiek ona nie jest specjalnie widoczna w parafiach, w których żyjemy. Niemniej będziemy musieli przyspieszyć przynajmniej w ostatnich 3 latach tej nowenny i wsłuchać się w to przesłanie fatimskie, które jest przesłaniem dla współczesnego świata. Z jednym z jego elementów to jest pokazanie alternatywy nieba. Alternatywą nieba jest piekło. I ta świadomość nam dzisiaj umyka. Dzisiaj teologia politycznie poprawna ma tendencję negowania istnienia piekła. I tak jak Kościół jest dzisiaj w swojej tajemnicy, w swojej strukturze sakramentalnej antycypacją Królestwa Niebieskiego, że ono już jest, ale jeszcze niespełnione, tak to Jezus określał, o tyle też jest bardzo często w naszej historii manifestacja, antycypacja tego, co jest piekłem, piekłem na ziemi. I nie muszę tak inteligentnych ludzi, jak na sali, zmuszać do odczytywania najnowszej historii, gdzie te epizody piekła na ziemi były bardzo silne, ale właściwie ta antycypacja piekła jest też ciągle wśród nas obecna. Jednocześnie przesłanie fatimskie, które sytuuje się w perspektywie apokalipsy, ukazuje, że ostateczne zwycięstwo należy do Boga i moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Maryja. A zatem mamy znakomite otoczenie duchowe dzisiejszego sympozjum czy konferencji, bo nas przybliża coraz bardziej do tych głębokich prawd o człowieku, których jesteśmy uczestnikami, często nieświadomymi. Warto jeszcze z fragmentu Izajasza, które czytaliśmy, wydobyć jakiś prawzór hymnu Najświętszej Maryi Panny, hymnu Magnificat, kiedy mówi: ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienica, która wkłada zawój, jak oblubienicę strojną swe klejnoty. A więc będziemy dzisiaj obradować z Magnificat w tle.